Witajcie w City Skylines 2. Jak widzicie, przeniosłem tutaj oczyszczalnię, która była, i teraz ją wywiozłem wręcz tutaj. No niestety, chcemy tutaj podziałać w tym rejonie, a zanieczyszczenia powietrza, które mogą być w tamtym miejscu, to mogą nam te plany utrudnić. A to wszystko dlatego, ponieważ jesteśmy już po pierwszym dodatku i też patchu, który dodał nam nabrzeża. Strefę nabrzeżną domków tak naprawdę. A z patchu taka najważniejsza rzecz to tak naprawdę tylko to, że ciężarówki dostawcze będą korzystać z większej ilości punktów załadunku niż dwa, bo przeważnie właśnie z dwóch korzystali. Czy przyspieszy nam to tutaj ten wjazd? No ciężko powiedzieć, bo i tak tu się zatrzymują, i tak będzie trzeba coś pokombinować w przyszłości. Ale widać, że tutaj chyba ta poprawka już działa, bo tak troszkę inaczej z tego korzystają. Niektórzy to tu sobie z boku przejeżdżają. No dobra, jestem ciekaw, jak to w przyszłości będzie wyglądać. Wtedy może nasze lotnisko będziemy mogli lepiej palić. Poproszę. To od razu chyba zaczęło działać, bo nawet tam daleko dojeżdżają sobie. Zobaczmy. O, z tej rampy. No, zaczęli z różnych ramp po prostu załadunkowych korzystać. No i może w przyszłości zwiększymy ilość no tutaj tych połączeń towarowych. No dobra. I skorzystajmy tak naprawdę z tego dodatku. Oczywiście to trochę nam naszą politykę miasta rozwali. Polityka była taka, upchajmy wszystkich do wieżowców, a kto nie będzie chciał do wieżowca, no to niech idzie do bloku. No ale teraz trochę potworzymy tych domków o niskim zagęszczeniu. No, taki trochę skutek uboczny tego DLC, które dodali, że jeżeli chcesz skorzystać, no to tylko jeden rodzaj zabudowy i do widzenia. No i tutaj myślałem właśnie o tym miejscu. Tutaj mamy ładny widok też na most, więc szkoda byłoby tego terenu nie wykorzystać. I to dlatego też tutaj usunąłem tutaj tą oczyszczalnię, która trochę zanieczyszczeń. No tego się nie da nigdzie przesunąć ani usunąć, więc niech tutaj zostanie. Ale ona tam wieje, więc praktycznie omija to wszystko, co mamy. No i teraz głównym wyzwaniem będzie się, żeby wbić na ten kawałek przy autostradzie. I myślę, że w pierwszej kolejności musimy się oddzielić od hałasu. I zróbmy sobie te rampy. To czy ja mogę tak przyciągnąć? Mogę. No dobra, to weźmy po całej długości. O, tu już jest zwykła droga. Jak tylko, no dobra. I co, zbudowało nam mur? Zbudowało. Dobra, to pierwsza część załatwiona. No i musimy tutaj do tego miejsca jakiś ładny dojazd zrobić. To też nie będzie łatwe. Zastanówmy się może, bo ta droga będzie fajna pod względem ruchu, ale czy wielkość nie będzie dla nas tragiczna. No dobra, no tak patrząc, no to jest na styk. Ale nic więcej nie upchamy z tych mniejszych dróg. No to mamy taką trzypasmową, ale ona jest właśnie tylko jedną kratkę. Więc chyba co nie ma co tak tutaj oszczędzać, szczególnie, że tu wtedy możemy sobie ten drogę, tą też chyba możemy, nie, tą nie. No, tu możemy dać drzewka i tak dalej. Szkoda, że nie ma opcji wyboru, jakie to mają być drzewka, że na przykład palmy, jakbyśmy chcieli w tej strefie. No, to by się przydało na pewno. No dobrze. To wykorzystajmy to. Zróbmy to na trochę większych tych drogach. Może gorzej będzie wyglądać, ale jakoś się boję tych małych dróg. No dobra, czyli stąd teoretycznie byśmy mogli sobie wylecieć.
tak tutaj. I gdzieś tu ewentualnie, o i tak sobie iść w środkę. W sumie. Co to za artefakty? Co to za linia? No coś tu się... Kim ty jesteś? Cele latają. No, w sumie... Tak, tutaj gdzieś tutaj uciec. Chyba, że stąd. Ale z tej strony też możemy sobie tak polecieć. Dobra. To zróbmy to... tak. To też musimy uważać, żeby nie naruszyć za bardzo naszego nabrzeża. Tutaj może nam od razu popsuć wszystko. Dobra, to zróbmy. To jest za mocno. Musimy gdzieś tu. Sobie robię takie łącze. Ale coś się popsuło z tym dodatkiem, że teraz jest stopione i nie widzę tych łuków. Gra musi utrudniać graczom życie widocznie. Właśnie, możemy iść sobie prosto. No i tutaj powinniśmy sobie już zahaczyć. Dobra. W którą stronę idziemy? Może tak. Pójdźmy sobie tędy. Tu zróbmy zakręt. Dobra, zróbmy tak. O, coś takiego bym chciał. O, i nawet wychodzi. Chciałbym zejść i wejść. Tak można? Na pewno. Tak. Pyk. O. No, tak to nie pozwoli. Dobrze idę. Niedobrze idę. Niby dobrze idziemy. Dobra, dobrze to wygląda. To bym chciał tu zejść. Dobra, kolumny nam się nie wbiły. Most jako tako jest spoko. Ten też teren byśmy mogli tutaj jakoś zagospodarować. No ale nie jest źle. Myślę, że... Nawet coś takiego byśmy mogli zrobić. O, proszę bardzo. Tylko oczywiście... Światło trzeba wyłączyć. No coś się popakowało. Ewidentnie te linie, które mi tu skaczą. No miałem mody przez chwilę. Może muszę z nich powrócić. Wtedy się może naprawi. A, tutaj w ogóle nie mamy tych ulepszeń. Nie. To. Więcej prądu. No dobra, to mamy.
teraz tutaj musimy gdzieś ładnie. Tak, tu jest. Tu się przyda od razu wejść z grubej. To zrobimy tak, że tu sobie wybudujemy, tu usuniemy. I już mamy ładny punkt początkowy. Teraz tak, no nie widzimy tej linii. To mnie bardzo irytuje. No dobra. Powiedzmy, żebyśmy zrobili coś takiego. Jak to wygląda? No tutaj jest tragedia. Na pewno nam to nabrzeże psuje. Tutaj jeszcze ujdzie. No. Spróbujmy sami to polepszyć. Może nie zepsujemy jakoś. Co tu się dzieje? A, teoretycznie według gry. Dlatego ja nic nie widzę. Jakby teren był o wiele wyżej. No dobra, ciekawe. O, jak tak patrzę, to jest okej. Gdzie tu jest? Tu jest problem. Tu. Dobra. Zróbmy sobie tak. No dobra. To jest takie. Dobra, to potem dorobimy. Jak już postawimy te budynki. Z tej strony też się tutaj wyłączenie by przydało. Ale może na razie zobaczmy, jak się ładnie będą tu budować. Dobra, tu też będzie trzeba poprawić, choć nie, tu się nie budujcie na razie. Tu i tu tylko. Zobaczymy. Dlaczego wszyscy budują te takie malutkie? Powinny być bardziej kwadratowe. Te domki. Nie żebym ten. Ale wszyscy jak jeden mąż. No bo tu jest prosto. No to na pewno możecie sobie ładnie wybudować. Proszę nie. Cwaniak. A właśnie, mieliśmy zobaczyć, jakie są wymagania. 2500 pól. Europejskie na przeszę. Tutaj 10 tysięcy, tu 25 tysięcy. Śmieszne. Naprawdę. Dobra, tu niby opieka zdrowotna jest ok. To też jest ok. Tu nie ma problemu niby. Poczta. No to z pocztą będzie oczywiście problem. Ale tu już dajemy skrzyneczkę. To nie jest żaden kłopot. Proszę bardzo. I co już? A, no i tu nie mamy w ogóle zasięgu. No dobra. Coś dałoby coś tu ogarnąć dla nich. Aby właśnie to nabrzeże uzyskało swoją antenę. Aż od razu. Dobra, więc jest spoko. Oho, tu się dzieje. No dobra, jeszcze takich zachowań. Chciałem, że piasek zostanie. Patrzcie, ale jest piasek na placu budowy przynajmniej. Jest jakaś plaża, jest no. No dobra. To tak, tu mamy te palemki. Już coś uda się na pewno postawić.
No właśnie, właśnie. Musimy jakieś sobie jeszcze wejście tutaj zorganizować. Najlepiej gdzieś, gdzie się te budynki wybudowały. O, patrz, co się porobiło z tym. No dobra. To ja bym coś chciał tu. To bardzo fajna rzecz. O. No dobra, hitboxy nie są okrągłe, tylko kwadrat. Wszystko musi być w kwadracie, no. Wyciągają od Minecrafta. Z Minecrafta. Dobra, i wszystkie budynki mi to same wybudujesz. Ta gra kara, jak masz tryb modów włączony, a nie używasz nawet modów. Trzeba zdrowia, okej. Zastanawiam się, co im może tam nie do końca pasić. To wszystko jest okej, no transport, tak, ale to... Nie wiem, jakiś autobus potem. Ale nadal, coś tu... Dobra, chodź. Wyłącz, wyłącz, dobra. Teraz tak, my byśmy sobie wjechali. Dobra, weźmy sobie tak. Będzie prosto. Dobra, potem już weźmy tutaj. I jak to zrobić, żeby nie bolało? Tak to sobie zapory i położyć też tak nie fajnie, ale możemy skorzystać z tego. Myślę, jeszcze zobaczyć, jak to się zachowuje. A to będzie nam krzyczeć, że woda. Dobra, to nawet co proponowali było spoko. Tymi częściowymi mostami. Teraz tak, tak jakbym chciał przejść sobie. Praktycznie tu właśnie jest tylko najwięcej. O, coś takiego może. Oczywiście najfajniej byłoby pod ziemią zejść. Ale wiemy, jak to wygląda budowanie pod ziemią i wyliczanie głębokości. Na razie to taka... Gdzieś w przyszłości, kiedyś może. Dobra, ale... Mi tak nie pasuje do końca, żeby... O, właśnie. Zejście było wiecznie w dół. Tu też mają być rzeczy wybudowane. Dobra, dajmy sobie jakieś małe ronto. Z palmą na środku bym chciał, ale to się ogarnie. W przyszłym odcinku sobie mody odpalimy. O, tu bardzo fajnie, niziutko. No dobra, to mamy drugie takie połączenie. Okej. Okay. Wybudowali się i są zadowoleni. Dlaczego więcej się ich tu nie buduje? Mają na zielono. Narzekali, że za małe domy. Tutaj pełno ten dałem straf, więc oni też się wprowadzają. Więc pewnie jeszcze chwilę to zajmie. Zanim, ale to sobie grę możemy przyspieszyć. Tak. No dobra. To mnie w ogóle dziwi.
mnie w ogóle właśnie dziwi, że tak mało się rzucili na te obiekty. Tu kolejny. Już wiem. Właśnie, punkty rekreacji. No dobra, dodali te nabrzeża, a jakieś kurcze plaże, chociaż jako parki. Czy coś mamy, co pasuje do plaży? Siłownia na świeżym powietrzu? A nawet nie mogę włączyć wyglądu. Proszę. A było i sobie wyłączyć ten podgląd. Nieczytelne. No dobra. Dajmy sobie tą siłownię. Teraz tak. Dali. I'd rather wait an hour in traffic than to have to start thinking about it. Besides, if I did that, I'd never get anywhere. Dobra. Damy sobie takie małe boczne uliczki. O. Aż tak to nie chciałem. Plan jest dobry. Gra nie utrudniała. Dobra. Ona mnie nie utrudniła życia. Jest tak. Ja tu mam zwany plan. Chciałoby się wyrównać. Okej. Okay. Okej. Wcisnął. Trochę żwirową byśmy dali nawet. No, tak. O. Tak, o. I tak. I tak. Kurde. Proszę bardzo. Troszkę już się nam lepszy vibe robi. No i to ty też właśnie droga żwirowa najlepiej pasowała. Dobra, i my się musimy pod tym kątem podłączyć tutaj. No i zobaczcie, został nam taki skrawek niezagospodarowany. No trochę nam utnie, ale jest. Od razu w siłowni wszystko jest wbite. Co ty? Co tu się stało z tym modem? Chciał upiki gry. Co tu się stało? Spalmy nam robi. Czaczki, no dobra. Już wiemy, w czym problem. No tutaj teren niestety nierówno trzyma. No dobra, będę musiał trochę popracować nad rozwiązaniem tego problemu. Teraz tak. To co możemy zrobić, to właśnie zagospodarować ten teren, ale pędzę. No. Robić tutaj. To potworzy nam bardzo ładne, małe domki. Tu już możemy zrobić tak, jak
nie? No i tu wcisnąć. No dobra, tu też niech będzie. Przynajmniej już nie dążę do tych długich budynków. A, no z jednej siłowni są zadowoleni, to dobrze. To nie będzie to wyzwaniem, ale nadal się nie chcą tu budować. To szkołę podstawową i tam walnąć. Tak już mamy ich za dużo. Myślałem, że będzie pięknie, pyk, 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 zaczną się budować. No dobra, te małe chcą budować. Ale tak to tutaj nie wygląda. Dobra, może jeszcze od razu, a to, no tak, bo ikony zmienili. Dajmy im komunikację. To może też inaczej będzie gadka wyglądała. Tak, może dajmy sobie tutaj na początku. I tu. Tu. Dobrze, tą drogą żwirową też możemy dać. No i dobra, i gdzie mamy metro? Metro mamy tu. I tu. Tu jest chyba ten hub przesiadkowy w ogóle. Więc dobrze byłoby ich właśnie zabrać w tamto miejsce. Są przystanki tramwajowe. Bo to też by ułatwiło sprawę. Tu mamy. A tu długo nic nie mam. Właśnie, co się stało z moimi przystankami? Kolejna rzecz do sprawdzenia. Dobra, dajmy sobie tak. I też jak będziemy stąd jechać, no to tu możemy dać też. I tak, narzędzie do planowania linii. Tutaj zrobimy taką właśnie linię. To też może wpłynąć na ich chęci, bo niestety miejsca parkingowe są ograniczone. No w sumie przydałby się właśnie moto tych palm postawić tutaj na drogach. By dużo zmieniło przy tych strefach nabrzeżnych. Dobra, masz tak i tak. I teraz tak, tylko jeszcze na elektryki was musimy zmienić. I nie autobusowy. Okej. Okay. Jest moja linia. Co już nie pyta. Nie pyta. Dobra. Autobus elektryczny. Cenę dajemy 4. Damy 6. No i zobaczymy. Niech mają tutaj własną linię na te zadupie. O! Ciekawsze rzeczy dzieją. No dobra, czyli do tych mniejszych placów budowych są chętni ją wprowadzać. Do tych większych niekoniecznie. Bo tu są te pola, tak? Chyba, że gra myśli, że to jest pod ziemią. Też tak może być. No właśnie, bardzo chętnie budują się tych mniejszych. A mamy bogate społeczeństwo. Więc takich tam problemów nie powinno być. No dobra, zróbmy to tak. O, naprawiło się. A, o, tu
góry muszę patrzeć. Okej. Okay. Jak od góry będę palmy kłaść? To nie, nadal są to krzaki, nie palmy. No dobra. Ale coś już przynajmniej wiemy. Coś się ruszyło trochę też. Chyba chodziło o tą komunikację właśnie. No dobra. I nasze autobusy, halo. Miała być cała armia autobusów. Nie działają tyle osób, tylko metra korzysta. Jakieś fajne kładki by się przydały. Gdzie są autobus? A jadą autostradą. To one tutaj sobie wyjadą? Tak. No tak, nasze miasto już jest tak wielkie, że się nie opłaca wewnętrznymi drogami jeździć, tylko autostrad z autostradami zaiwaniają. No dobra. Ale dlaczego wszyscy się... Tam są takie fajne budynki 3x3, a ci wszyscy kopiuj w klej jak od sąsiada. No dobra, i tu im palemki by można było dać, to będzie to krzak. No okej, okay, fajny sposób na robienie krzaków, ale no... A, oni mają tu parking w środku, fana. I to w ogóle mają suszarkę na dachu. Tylko jak na ten dach wchodzą? Dobra, ja myślałem, że to jakieś kurde zabudówka tu też mają, ale tak opieślili tym praniem, że... No dobra, o, tu się ładny przynajmniej budynek wybudował, taki większy. Bardziej zamożny. Choć ten żywopłot to tak... I to żywe... Trochę żywe, trochę kamień, jak wygląda. Ło. Wiedziałem, że są takie bajery. A, dobra, awansował właśnie. To też inaczej. Tu się też utworzyło, ale z drugiej strony zmniejszy uliczki. Może przy tych dużych ulicach się nie chcą budować tak normalnie. No tutaj to mi krew zalewa, jak to widzę. Będziemy masowo to usuwać. No nie, no tu duży się wybudował, więc jest dobrze. No gro, co ty robisz? Brutalnie. Proszę mi nie budować takich. Widzę, że to nic nie da. No dobra. Czego to zależy, no? A jak wam dam chudszą drogę? Asymetryczną. Wyłączyć. A to jest przystanek, nie chcę popsuć. Driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive. Testy. This has been a local public service announcement. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive. And try to stay off. To nie wina wielkości drogi. This has been a local public service announcement. Proszę im na chama przyciąć te pole, ale to też bez sensu. Dobra, masz te wiaty. No dobra, to widocznie są jeszcze jakieś błędy, że tak chętnie i często buduję te streamy.
Ale najbardziej mnie te palmy gotują. Tak się stawiają. Czy to wina palm, czy ogólnie wszystkich drzew? Nie no, ty się budujesz normalnie. A palma nie. Dobrze, że można ją usunąć, że to nie jest jakaś kolizja z terenem. No i takie ładne pole naprzeczne sobie możemy budować i tutaj dalej iść i też to rozbudowywać. A jakbyśmy tak tą szkołę podstawową jednak... A myślałem, że tu się da wcisnąć, ale nie. Tutaj też nie. Dopiero tutaj. Też oni będą potrzebowali tej szkoły podstawowej. Chyba, że tu gdzieś. Tu są te przystanki i tak dalej. Może tu jest taki ten teren. Tak. Zwiększmy jego pojemność. O, i dajmy tutaj ten plac. On jest wielki, dobra. No dobra. I też, o czym chciałem wspomnieć, no to mamy włączone te radio, które też wyszło. Deluxe Relax Station, jakoś tak. Tutaj, tą ikonką taką jest i muszę przyznać, że jest o wiele przyjemniejsze na razie niż te domyślne radia, które są w grze. Więc mimo, że to droga zabawa. O, doszliśmy do maksa kasy. Miło, miło. Czy tu jest jakiś zmienna ograniczona właśnie do 2 miliardów, tak? Miliony, miliardy, tak. Już. No dobra, niech tak będzie. Nadajnik mamy. Wszystko mamy. Budowali się jak szaleni. Tu też tak musimy zrobić. To tak. Od góry musimy spojrzeć, żeby to widzieć dobrze. Wciąż za wysoki ich. Dobra. Jedziemy z koksem. Dajesz. A, szybko. Gro, nie denerwuj mnie. Musimy to połączyć tak, żeby nie było tych krzywych. Ja teraz zmieniłem, czy nie zmieniłem? Chwilę. Zmienimy sobie, tak. O. I gdzieś tutaj musi być takie... O, łagodniejsze połączenie. No dobra. O, wituje nam. Widzicie? Jakby nad nami było jeszcze ten, coś wyżej. Kopia tych budynków. Tak i... O. No nie do końca tak chciałem zrobić. Dobra. O, tak to możemy zrobić. Będzie lepiej. I tak właśnie kawałek po kawałeczku. Musimy zrobić takie o, ładne połączenia. I myślę, że tu. No to spoko wygląda. Teraz możemy przeznaczyć im teren do budowy, choć tutaj nie do końca. Proszę bardzo. To tylko tak. No, jeszcze jedną kropkę. Za mało wody, za mało... A. Nie ma połączenia, a oni już się budują. To jest chęć posiadania mieszkania. Oni sobie nawet wybudują jak
nie będzie drogi do tego. Do placu budowy. No dobra, no to sobie tak robiliśmy. Ciekawe, nie korzystają w ogóle z parkingu samochodów. Parkują pewnie sobie w środku. To jest duży plus. O, tu jedynie ktoś. Jak te mieszkania są obłożone? 7 mieszkańców, 4. Zamożność znaczna. No tak. Umiarkowane. To coś korzysta? A, coś korzysta. Nieźle. Bo tak to chociaż zróbmy te pasy zieleni sobie. Może. O. To sobie tak zrobimy. O, i jeszcze w drugą stronę. Może ładniej będzie, choć te zatoki też trzeba będzie podkminić, co zrobić z nimi. No dobra. Bardziej zielono zrobić. Nie wiem, czy to ma jakikolwiek wpływ. Ale żeby mi tu nie parkowali. Co ty tak z tej zatoki wyjeżdżasz na cicho? No dobra. Tu mamy. Chciałoby się jakoś móc także zmieszać z automatu te zatoki. Suwakiem, cokolwiek. I byłoby o wiele łatwiej. No dobra. To wszystko w tym odcinku. Ja jeszcze sobie potem... tak coś będę się poprawić, bo nie robiliśmy po łuku. Ale popatrzę, co z tymi palmami. Tak wszędzie mam. Po prostu przy załadowaniu teraz gry i tak to wywaliło. A nie inaczej. Nasze budynki inaczej wyglądały. Mi się tak już wydaje. Mamy taki styl europejski, tak? Tak, coś tu się dziwnego podziało. No dobra, ale to wszystko w tym odcinku. Także trzymajcie się i cześć!